Oleje roślinne to bardzo dobry tłuszcz. Zawierają tak zwane nienasycone kwasy tłuszczowe. Są oleje, które zawierają jednonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak właśnie. Olej oliwkowy, czyli oliwa, bo inna nazwa oleju oliwkowego to oliwa, i olej rzepakowy. I są oleje, które zawierają kwasy tłuszczowe, tak zwane wielonienasycone, które mają dużo podwójnych wiązań kilka podwójnych wiązań pomiędzy y, atomami węgla w łańcuchu y, kwasu tłuszczowego. I to będzie słonecznikowy, kukurydziany, sojowy, krokoszowy. Wszystkie oleje nadają się do y, u, używania na surowo i do smażenia to już mniej. Tu są różnice. Do smażenia nadają się oleje, które mają wysoki punkt dymienia. To znaczy palą się jak na patelni, dymią w wysokiej temperaturze, powyżej 200 stopni Celsjusza. I do takich olejów właśnie należą te które mają jednonienasycone kwasy tłuszczowe, czyli rzepakowy i oliwa z oliwek. A więc smażymy na tych olejach. Natomiast na surowo możemy stosować wszystkie. I y, olej rzepakowy, i oliwę z oliwek, sojowy, słonecznikowy i kukurydziany. Tutaj mam olej oliwkowy, czyli oliwę z oliwek, extra virgin. To jest tłoczona na zimno nierafinowana oliwa, i ta nadaje się do, na surowo tylko. Dlatego, bo jak się podgrzewa ją przy smażeniu, tam są wolne kwasy tłuszczowe, które się utleniają i powstają natlenki. Te natlenki są szkodliwe, są szkodliwe dlatego, bo biorą udział w powstawaniu miażdżycy i w powstawaniu nowotworów. Dlatego na oliwie ekstra virgin się nie smaży, natomiast używa się ją. Na surowo. Oleje, oprócz tych dobrych kwasów tłuszczowych, których główna zaleta polega na zmniejszeniu ryzyka zawału serca, chorób, czyli chorób sercowo-naczyniowych, tych y, epizodów, tej, tej y, choroby, y, zawierają także witaminę E, zawierają Sterole roślinne, które poza kwasami tłuszczowymi obniżają stężenie złego cholesterolu LDL. Zawierają tak zwane związki polifenolowe. To są przeciwutleniacze, także korzystne w profilaktyce miażdżycy. Z kolei oliwa z oliwek zawiera oleaceinę. To jest bardzo dobry związek, który Hamuje zapalenie, stan zapalny w ścianie tętnicy. A stan zapalny, jak jest w ścianie tętnicy, konkretnie w blaszce miażdżycowej, to odpowiada za pęknięcie blaszki, blaszka pęka, rozwija się zakrzep. Także ta ola aceina ma jeszcze dodatkowe y, korzyści. Natomiast w oleju rzepakowym, Prócz te, tych dobrych kwasów tłuszczowych nienasyconych, a właściwie jednego głównie najważniejszego kwasu oleinowego znajdują się tak zwane kwasy omega-3, a konkretnie kwas alfalinolenowy. Ten kwas alfalinolenowy występuje w ilości ponad 11% wszystkich kwasów tłuszczowych i też jest korzystny, bo ma działanie Przeciwutleniające, ma działanie przeciwzapalne, ma działanie antyarytmiczne, czyli zapobiega zaburzeniom rytmu. Więc to jest olej dobry, co się może przełożyć na redukcję występowania zawałów serca dodatkowo poza kwasami tłuszczowymi.